Także jak chcecie być modelką, modelem w Nowym Jorku, trzeba wstać o 4-5 rano, dlatego że wszyscy fotografowie pracują, zaczynają pracę od rana. I właśnie większość sesji zdjęciowych jest bardzo, bardzo wcześnie rano. Dlatego, że nie ma tylu turystów i jest dużo miejsca. No i ogólnie, co jeszcze mogę powiedzieć? Witam Was w nowym vlogu, z tej strony Agnes. Dzisiaj mam dla Was vloga, jak zostać fotomodelką, fotomodelem w Nowym Jorku. Także zapraszam Was na tego vloga, a teraz wybieramy się na śniadanie. Jesteśmy właśnie w West Village, jak już wcześniej wspominałam. Jest to moja ulubiona dzielnica na Manhattanie w Nowym Jorku. Także zapraszam. Pierwszą zasadą, jeżeli chodzi o bycie fotomodelem, modelem w Nowym Jorku, to przede wszystkim Wasza mentalność, czyli nawet jeżeli jesteście niscy, za wysocy, przy kości, nieważne jaki wzrost, nieważne jaka waga, nieważne jaki wiek, nieważne jaka skóra, cokolwiek by się nie działo, każdy z Was może być fotomodelem w Nowym Jorku. Także tutaj w Nowym Jorku wszystko jest możliwe i tym pierwszym punktem, jeżeli nie przekroczycie tej bariery, nie będziecie mogli tutaj pracować. Musicie sobie uświadomić, że to Wy jesteście wyjątkowi, nie odgapiać nic od nikogo, tylko po prostu wiedzieć, że dacie radę, że nie wstydzicie się i że możecie być fotomodelami. I to nieważne, jak wyglądacie, po prostu każdy tutaj w Nowym Jorku może być kim chce. Zapewne każdy z Was się zastanawia, jak zacząć. Więc jak ja zaczęłam, w moim przypadku to było tak, że znalazłam fotografa na Instagramie, który był początkującym fotografem. Napisałam do niego, czy może do mnie zrobić. Nie, to nie było tak. To było inaczej. To było inaczej. Odezwała się do mnie fotografka, która właśnie na Instagramie mnie znalazła przez hashtagi, gdzie ja hashtagowałam tak nie planowałam tego. Hashtagowałam New York City Models, New York City Modelka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko po angielsku. Ona mnie znalazła przez hashtagi na Instagramie, odezwała się do mnie i zrobiłam pierwszą sesję zdjęciową. Tylko Wam tutaj kadry pokażę. To nie było nic specjalnego. Znaczy, fotografka super, do dzisiaj się przyjaźnimy. Właśnie potem okazało się, że coraz więcej osób się do mnie odzywało na Instagramie i zaczęłam budować swoje portfolio. Także jeżeli chcecie zacząć, wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak po prostu zrobicie to przez Instagram, znajdziecie fotografów, którzy zaczynają tutaj w Nowym Jorku, mogą Was nagrywać, mogą robić Wam zdjęcia i będziecie tym sposobem budowali swoje portfolio. Tak, jesteśmy właśnie w restauracji, czy ja to dobrze powiem, The Butcher's Daughter? Jak to powinnam powiedzieć? I tutaj jeszcze chciałam dokończyć, dlatego że wiem, że praca fotomodelki w Nowym Jorku jest bardzo ciężka. To jest praca od rana do wieczora. Też musicie wziąć pod uwagę to, że liczy się naprawdę cierpliwość. Nie wszystkie zdjęcia, które będziecie robić, będą się nadawały do użytku publicznego, że tak powiem. I jest to dosyć męczące, bo też trzeba cały czas pozować. Nie można tylko robić jednej miny, nie można po prostu, ale myślę, że już osoby, które są zainteresowane byciem modelki, modelem w Nowym Jorku, dają sobie z tego sprawę i nawet powiem szczerze, że na pewno będziecie lepsi niż jedna osoba. Natomiast jeżeli chodzi o collaboration, czyli współpracę z fotografami w Nowym Jorku, zawsze warto umówić się na określone warunki, czyli musicie wiedzieć, że to, że robicie zdjęcie za darmo i to, że ktoś Was używa, brzydko powiem, jako modela, to te zdjęcia mogą trafić potem wszędzie. I zdjęcia, które Wam się niekoniecznie będą podobały, mogą również zostać opublikowane przez danego fotografa. Także
ta współpraca z fotografami jest taka dosyć skomplikowana. Inaczej jak na przykład macie fotografa, któremu płacicie, jest umowa i wy jesteście klientami, możecie powiedzieć, proszę nie publikować moich zdjęć, ta sesja się nie udała, cokolwiek. A jeżeli chodzi o współpracę z innymi fotografami, może to wyglądać tak, że na przykład ta współpraca się w ogóle nie wyjdzie, się nie dogadacie z fotografami, a on ma wasze zdjęcia i on potem je chce opublikować, także jest dużo takich haczyków po drodze, no ale niestety, tak jak mówię, to jest po prostu już długi temat. Także to by było na razie na tyle, a czekam właśnie na jedzenie i wam pokażę i powiem wam, czy jest dobre i czy warto tutaj przyjść do tej restauracji. No już. Okej, będziemy próbowali tosta, the best toast, tak się nazywał, z awokado, z jajkiem i chleb bezglutenowy, dlatego że ja nie mogę jeść glutenu, więc spróbujmy. Na pewno jak zamówicie zwykły chleb, to na pewno będzie lepsze. Dobre. Ale brakuje mi soli. Trochę soli brakuje. Ale dobra. To by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Zapraszam Was na mojego Instagrama, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, jak się żyje w Nowym Jorku i jakiekolwiek ciekawostki, to zapraszam na mój kanał. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Z domu wyszłam. Mam nie mówić bardzo serdecznie. Czy mam mówić? Dzisiejszy vlog. Teraz wszystkie moje zmarszczki będzie widać. Moją starość.